Siemano elektryczne świry, witam was w kolejnym odcinku specjalnym. Dzisiaj na warsztat wjechały dwa fatbajki, jeden Icon Icon, drugi Double Bike. Dwa rowery, dwie dziewczyny, testujemy. Zero recenzji, sprawdzałem po prostu jak to sprawdza się w mieście, w terenie. Najlepsze, najszybsze odczucia, jedziemy. Testowaliśmy rowery w lesie, w szuterku, na ulicy, więc dziewczyny mogą się już wypowiedzieć. W międzyczasie one się zamieniały, żeby poznały plusy i minusy obu modeli. Zaczniemy od Moniki. Powiedz mi, jak twoje odczucia jako nowego użytkownika roweru Double Bike Eddy? Jazda na tym rowerze jest naprawdę komfortowa, jest super wsparcie, jest kilka trybów jazdy, więc w sumie w czasie jazdy można sobie go zmieniać, jest fajna przerzutka, szybka, płynna, można sobie ją zmieniać. Siodełko już wedle uzdania, więc nie ma chyba co tutaj oceniać. Amortyzacja z przodu jest całkiem niezła, jak na tego typu sprzęt, nie podbija, radzi sobie w takim terenie znakomicie. Fajna jest lampka z przodu, zawsze taki dodatkowy gadżet. No i co? No i tylko jeździć tak naprawdę. No a jak odczucia z tego wspomagania? Ono ma troszkę późniejszy zapłon w stosunku na przykład do tego drugiego roweru. Trzeba machnąć ze dwa razy i dopiero później daje to wsparcie. Natomiast w tym drugim rowerze jest tak, że od samego początku jest duże takie wybicie, taka werwa, takie rzeczywiście do przodu mknie. Zdecydowanie tu się siedzi dalej od kierownicy, co wymaga, jakby wymusza też taką bardziej postawę trochę Harley'owca. Czyli jakby był dłuższy, tak? Tak, jest dłuższy. Natomiast ten jest bardziej taki kompaktowy, taki zbity. To są dwa stricte bardzo bliskie sobie pojazdy, ale różnią się znacząco ceną. Wy nie znacie ceny na razie ani jednego, ani drugiego. No nie. Więc słucham, który ty byś wybrała i który sądzisz, że jest droższy? Nie wiem, który jest droższy. Mi się lepiej jeździło na tamtym. A który jest droższy, to nie wiem. Przechodzimy do Oli. Ola jeździła już na jednym, jak i na drugim rowerze. Powiedz mi o swoich odczuciach, na którym rowerze czułaś się najwygodniej? Najlepiej ci się jechało? Najlepiej jechało mi się na tym, bo ja jestem drobniutka i on też jest taki drobniejszy. Właśnie to, co Monika wspomniała, kierownica jest bliżej siodełka, więc od razu było mi wygodniej. Tamten troszeczkę dla mnie za duży. I tutaj trzeba powiedzieć, że siodełko jest o wiele wygodniejsze. Okej, a wspomaganie, ten silnik, na którym ci się rowerze lepiej jechało? Ogólnie oba są w porządku, ale tak też, jak Monika mówiła, tutaj to przyspieszenie jest takie natychmiastowe, a tam właśnie po chwili dopiero, ale jak już jest, to też jest mocny zryw, więc oba dają z siebie wszystko i jeździ się na nich bardzo przyjemnie i nie czuć tego, żeby się męczyć, tylko po prostu płynie. Czyli mówicie, że te szerokie opony, które tutaj są, nie ma takiego dyskomfortu, tak? Jeżeli chodzi, bardziej pytam tutaj o ulicę, o chodniki. Znaczy, wiadomo, jest trochę większy opór niż na węższej oponie, ale nie jest to wyczuwalne przy takim wsparciu jednak tym elektrycznym. Bardzo fajnie się też sprawują na piasku, bo w ogóle nie czuć różnicy między piaskiem po kostki, a asfaltem na ścieżce rowerowej. Jedynie, co mi się teraz jeszcze przypomniało, że tutaj hamulce są gorsze. Okej, a co sądzicie o tym, że no tutaj producent, tu jest większa bateria, mówi o tym, że jest około 80 km, skaluje, że to jest około 60, bliżej 65, tutaj producent mówi o 30, tu jest mała bateria, 400, i tam skaluje to około pewnie 30 km faktycznie, plus minus od intensywności jazdy i wagi. No i co myślicie o tych zasięgach? Czy to są dobre zasięgi jak na takie pojazdy? Myślę, że wystarczające dla ludzi, którzy się przemieszczają po mieście, a nawet jak co weekend gdzieś sobie dalej pojechać, jest to też możliwe. Kwestia wyznaczenia sobie wcześniej trasy. Ola, proszę ciebie, stań za rowerem i spróbuj go podnieść za tą rączkę. Wiesz, jakbyś miała dziś go przenieść. Brawo. I jak oceniasz wagę tego pojazdu? Ciężki.
dla ciebie jest bardzo ciężki. Dobra, przechodzimy do drugiego. Tam jest, nie ma tej rączki, ale spróbuj go jakkolwiek złapać, żeby go podnieść. Jakbyś musiała go gdzieś przenieść po prostu, nie? Dobra. Jakby łatwiej, ale oba są dla mnie po prostu za ciężkie. Teraz Monika, zapraszamy do testu. Bardzo pod siodełkiem. Proszę. No. Łapię, ale ledwo, ledwo. Tu masz rączkę, jest łatwiej. No właśnie, to jest fajne, że ten ma rączkę, tamten nie ma, więc cięższe jest złapać. Ale po schodach bym ani jednego, ani drugiego nie wniosła, więc to, że ja go podniosę, bo podniosę, ale nic bym z nim nie zrobiła. Monika ma wzrostu? 1,70 m. Ola ma? 1,62 m. Okej, okay, i dlatego wybrały mniejszy, krótszy, bardziej zwinny dla nich rower. Ale ciekawe, co stanie się z jobbikiem, jeżeli tutaj będzie dwóch mężczyzn sprawdzało te pojazdy. A w następnym może coś dla osób starszych. Zobaczymy, pomyślimy, kogoś może znajdziemy. Do następnego.